Pora na jeszcze jedno wydarzenie z 18 stycznia. Houston podejmuje u siebie Boston i fenomenalny występ Hakima Olajuwona. Stały uczestnik spotkań gwiazd. Miał wyjątkowy dzień, rzucił 20 koszy na 37 prób z pola. W sumie 51 punktów po raz drugi w swojej karierze. Wyrównał tegoroczny rekord Karla Malona i Abdulla Raufa. Hakim nie od razu był pokryty podwójnie, w związku z tym taki zawodnik wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, a końcowy wynik 51 punktów mówi sam za siebie. Wyczyn Hakima został zapisany do statystyk rakiet. Dopiero po raz siódmy w historii klubu gracz rakiet zdobył ponad 50 punktów w jednym spotkaniu. Szczególnie udana była druga kwarta dla Dreama. 12 prób na 17 rzutów było celnych i w ten sposób Hakim 51 punktów, najlepszy strzelec sezonu na razie razem z Karlem Malonem i Abdullem Raufem. Co na to Michael Jordan?